Aby utworzyć film w YouTube, trzeba mieć wcześniej przygotowany plik MP4. Wchodzimy na swój kanał w YouTube, następnie klikamy przycisk Utwórz. W wyświetlonym menu wybieramy polecenie Prześlij film. Można wykorzystać jedną z dwóch metod przesyłania pliku, albo przeciągnąć plik wideo na ten formularz, albo wybrać pliki z eksploratora. Wybrałem tę drugą metodę i wykorzystam tutaj plik nagranie dostępne w Facebooku Dariusza Szada Bożyszkowskiego. Klikam i otwieram. Plik jest przesyłany na serwer i w tym momencie muszę uzupełnić informacje o pliku. Nazwa, tytuł, pożegnanie. Teraz krótka informacja. Następnie playlista. Możemy wybrać jedną z playlist, ewentualnie zrezygnować z podawania playlisty. Czy film jest przeznaczony dla dzieci? Przyjmiemy, że nie przeznaczony dla dzieci. Teraz pokaż więcej. Możemy przyjąć domyślne ustawienia, dodamy tagi. Przecinek tworzy się jeden tag. I drugi. Język i certyfikacja napisów. Język polski. Data nagrania. Przyjmiemy oczywiście datę dzisiejszą. Standardowa licencja w YouTube. Możemy przyjąć wszystkie pozostałe domyślne ustawienia. I dalej. Możemy dodać napisy, ekran końcowy, dodać karty. Zrezygnujemy z tego. Dalej. YouTube sprawdza, czy są jakieś problemy z prawami autorskimi. Nie znalazł żadnych problemów. Przechodzimy dalej. I teraz możemy ten plik opublikować. Przyjmiemy opcję publiczny i klikamy opublikuj. Zrezygnujemy na razie z udostępniania linku. Zamykamy. I film pojawia się w naszym kanale. I od tego momentu dostępny jest jako kolejna nasza pozycja autorska.